Witam w kolejnym odcinku. Jesteśmy już w Ekstraklasie. Rozegraliśmy 4 kolejki. Po 4 meczach zajmujemy 5. miejsce. Od razu Wam pokażę tutaj przygotowania do sezonu. 5 meczy towarzyskich rozegraliśmy. Wysokie zwycięstwo z Koroną Rzeszów. Z Podhalem wszystkie w sumie mecze do... No to czy tu straciliśmy na bramkę, pozostałe mecze wygraliśmy do zera. Inauguracyjna kolejka z Radomiakiem. Jakim Radom na wyjeździe zakończyła się wynikiem 2-2. Później u siebie wygraliśmy z Wartą Poznań 2-1. Przegraliśmy 1-3 z Rakowem Częstochowa i wygraliśmy z Brookbet Niecieczą u siebie 2-0. Jeszcze tylko sprawdzimy, kto wygrał ligę w poprzednim sezonie, bo tak patrzę, czy to może Raków, z którym przegraliśmy, ale nie. Ligę wygrała Pogoń Szczecin, drugi był Lech Poznań, trzecia Legia Warszawa. Obecnie żadna z tych drużyn nie jest w czubie tabeli, bo Legia jest na 14 miejscu. Faktem, że po 3 kolejkach tu mają po zaległym meczu jeszcze Legia, Lech i Pogoń, więc jeżeli wygrają, to Pogoń będzie miała tyle punktów co my, a Legia i Lech o punkt mniej od nas. Czy kogoś udało się kupić? No, tak to wyglądało. Ściągnąłem Marcela Szymańskiego z Arki Gdynia za 160 tysięcy euro. Jest to napastnik, 18-letni, młody, obiecujący młody talent. Tak mówią nasi skauci, więc no, postaram się im ufać na ten moment. Jak wyglądają jego parametry? No, technika na poziomie 11, wykańczanie akcji 15, więc to może nam się przydać. Jest sprawny fizycznie, no ale brakuje mu tu takich parametrów jak przyspieszenie, równowaga, skoczność, zwinność, szybkość, przede wszystkim to by mu się przydało, ale także podobnie jak wykańcza sytuację nogami, tak bardzo dobrze gra głową i ma całkiem niezły dribbling jak na Ekstraklasy i na swój wiek, więc wierzę, że coś z niego będzie. No, w Ekstraklasie jeszcze meczu na razie nie zagrał żadnego. Ściągnąłem także Brazylijczyka Jota, czy Jota, nie wiem jak to dokładnie się czyta, środkowy pomocnik, będzie grał jako sekundo volante. 19 lat, także obiecujący młody talent, więc mam nadzieję, że tutaj się dobrze rozwinie. To co mi zależy na jego pozycji, no to ma dobre przejęcie piłki, mógłby mieć lepsze podania. Dobrze odbiera piłkę, w miarę dobre decyzje, oczywiście co mówię o parametrach na Ekstraklasę, dlatego mówię, że dobre, nie jakieś cudowne, wspaniałe, nie wiadomo o co chodzi. W meczu na razie w Ekstraklasie jeden z ławki wszedł w jednym meczu i także kupiłem jeszcze Amina Doustaliego za 300 tysięcy euro z Pogoni Szczecin. Jest to także napastnik, Irańczyk, także obiecujący młody talent, bardzo dobry dribbling, bardzo dobra gra głową, dobre wykończenie akcji, dobra błyskotliwość. W Ekstraklasie zagrał jeden mecz, strzelił jedną bramkę. Tutaj jeszcze musi popracować trochę nad... jeżeli ma dobrą grę głową, to mógłby nad skocznością popracować i jako napastnik też by się mu więcej siły przydało, ale zwinny, szybki, sprawny, więc w połączeniu to z dribblingiem no może tutaj na przyszłość tylko plusować. Jeszcze technikę jak podkręci, no to będzie, sądzę, dobrym zawodnikiem. To w sumie z transferów w tyle, no tu z wolnych transferów odeszło sporo piłkarzy, którzy byli dla mnie niepotrzebni. Takim większym transferem niestety tutaj, który odszedł z klubu, był Piotr Starzyński, za 1 000 000 euro odszedł do Wolfsburga, 19-letni Polak, no w poprzednim sezonie zagrał 19, nie przepraszam, tak, tak, dobrze, 19 meczy rozegrał, dużo z ławki wchodził, no w sumie nie grał za dużo, o dziwo, ale no, udało się go wytransferować za 1 000 000 euro. Odszedł także, bardzo chciał odejść do Ruchugi z klubu za 375 tysięcy euro, jeżeli spełni jakieś tam warunki, będzie kolejnych 400 tysięcy i także odszedł Dawid Szot, no tutaj raczej to wielka strata nie jest, widać, że jeden mecz zagrał póki co w nowym klubie i nic ciekawego nie pokazał. A odszedł za całkiem dobre pieniądze. No i Dorhuji, który rozegrał 27 meczów w poprzednim sezonie. On miał akurat dobre statystyki, ale no, chciał odejść z klubu, tak więc no, puściłem go. Jaki jest nasz cel w tym sezonie? No, przede wszystkim utrzymać się w Ekstraklasie, zająć jak najwyższe miejsce. A teraz zobaczymy się na kolejnym meczu z Widzewem Łódź. Ten mecz będzie transmitowany w telewizji i gramy na wyjeździe, więc serdecznie Was zapraszam. A jak wygląda nasza taktyka? No to już Wam pokazuję. Gramy takim ustawieniem. 3 obrońców,
dwusekundowo Lante i dwóch bocznych wysuniętych obrońców, ofensywny pomocnik atakujący i dwóch wysuniętych napastników. W taki sposób gramy. No to zaczynamy mecz RTS Widzew Łódź Wisła Kraków. Tutaj jedna zmiana w składzie. Jota zagra dzisiaj od początku meczu jako sekundowolante za 33-letniego Albańczyka. Rozpoczynamy mecz. Tu jeszcze narada w szatni. Chcę, żebyście dzisiaj mi zaimponowali. Idźcie zrobić show. Tak jest. A tutaj skład Widzewa Łódź. I nasz skład Wisły Kraków. Żyro, Rodado, Duda, Wachowiak, Jota, Fazlagić, którego chciał przed chwilą kupić Lech Poznań. Jeszcze wam o tym nie mówiłem. Proponowali około 500 tysięcy euro, ale odrzuciłem ofertę. Fazlagić na szczęście nie był zły, ale za to Gruszkowskiego chciała kupić jedna z drużyn. I no tu już musiałem z Gruszkowskim porozmawiać, że sprzedam go po sezonie, ale powiedział, że ta rozmowa do niczego nie prowadzi. Niestety Gruszkowski będzie chciał od nas odejść. No i rozpoczęliśmy mecz. Kolejny mecz w Ekstraklasie. Zobaczymy, jak tutaj się spiszemy. Tymczasem widzę Fudzi, dośrodkowanie w pole karne. Uryga wybija piłkę. Piłki nie przyjął Michał Żyro. Kontruje widzę Fudzi, Letniowski. Były gracz Lecha Poznań. Owczarek będzie strzelał, nie podaje do Jordiego. Jordi na szczęście. Jord, przepraszam, obok bramki. Mieliśmy tutaj dużo szczęścia. Duda w pole karną, Ryga strzał, dobija jeszcze i broni Rawas. No i koniec pierwszej połowy. Nic się z ciekawego za bardzo nie wydarzyło, nie było jakichś ciekawych akcji do pokazania. Ale powiemy piłkarzom, że dobrze się spisywali i żeby dopilnowali, by ich ciężka praca dała zasłużone zwycięstwo. Rozpoczynamy połowę. Antonio Dominguez w Widzewie zmienił Jordiego Sancheza. My tutaj w 70 minucie też może jakieś zmiany dokonamy, bo na razie jak widać nie za wiele się dzieje, ale teraz będziemy mieli może szansę. Duda dośrodkowanie w pole karne, Żyro nie przejął piłki, czy zdąży Letniowski? Letniowski przejął, będzie chyba groźnie, na szczęście Wiślacy już tutaj się cofają. Jota bardzo ładnie odebrał piłkę, wycofanie do Wachowiaka, Jelicz Balta. Co on zrobił? Gdzie on zagrał? Uryga, nikt go nie atakuje, Uryga, zwolnił przerzucenie na lewą stronę do Wachowiaka, czy Wachowiak zdąży? Zdążył, ograł szotę, Wachowiak w pole karne, Żyro przyjmuje piłkę, przed pole karne Fazlagić i z poprzeczka, to właśnie był Fazlagić, którego Lech Poznań chciał kupić, ale jeszcze nie koniec akcji, Jota na prawą stronę, oj, za daleko, niecelne podanie. Damy zagrać, dzisiaj Żyro zejdzie, wejdzie do stali. A także Marcin Szymański, czyli zmienimy dwóch napastników. Mam nadzieję, że to nie obróci się przeciwko nam. I tutaj jeszcze Krystian Wachowiak gra trochę baźliwie, wejdzie z niego Kuba Wiśniewski. Zatwierdzamy zmiany i lecimy dalej. 70. minuta meczu. No jak tak dalej pójdzie się mecz, chyba skończy remisem, ale oczywiście musimy bardzo uważać. Kolejny rzut rożny dla Wisły, Duda w pole karne i siatka boczna chyba. Piłka przeleciała nad poprzeczką. Wiśniewski. Głęboko piłkę wrzuca w pole karne, wybija Stępiński. Piasecki przyjmuje piłkę. O, będzie kontra Widzewa, będzie bardzo niebezpieczny. Jean Carlos do Letniowskiego. Jelicz Balta faulował. Ojej, to będzie chyba druga żółta kartka, czyli czerwona. Jelicz Balta i Wisła gra w osłabieniu do 83 minuty. No niestety, nic tu nie zmieniamy. Musimy wytrzymać w dziesiątkę. Jeszcze 5 minut zostało meczu. Kowalski na prawą stronę. Czy Gruszkowski zdąży? Gruszkowski niech się pokaże, bo chce odejść z klubu, ale poprzeczka, co tu się wydarzyło przed chwilą? Jean Carlos. I będzie zaczynał widzę od bramki. Rawas długo zwleka z wykonaniem wybicia piłki z własnej połowy. Piłka na Letniowskiego. Przyjmują Wiślacy. Nie, teraz widzę w Piasecki do Stępińskiego. I będzie bardzo groźnie Stępiński. Stępiński lobuje bramkarza i 1-0 dla Widzewa. No niestety.
Jeszcze raz to zobaczmy. Piasecki, to chyba piłkarz Wisły. Duda chyba podał dokładnie do tamtego piłkarza Widzewa. Stępiński, bramkarz leży, nie dał mu żadnych szans. I Widzew wprowadzi. Jeszcze ostatnia szansa. Wisła, Wiśniewski. Pozostała nieco ponad minutę. Wiśniewski do Gruszkowskiego. No Gruszkowski liczy na transfer, ale z taką grą, no to może rzeczywiście trzeba będzie go sprzedać. Dominguez. Dominguez tutaj zrobił kółeczko. Duda, nikt mu nie potrafi odebrać piłki. Wycofanie do tyłu. Została jeszcze równa minuta meczu. Stępiński. Stępiński na prawą stronę do Żana Carlosa. Tutaj wysuwa się piłkarz Widzewa Miloś, ale nikt go nie krył. Fabio Nunes, piłka do Domingueza. Tutaj nie radzi sobie z nim Gruszkowski. Słaby mecz Gruszkowskiego. Letniowski strzela i nad bramką. No to zostało 20 sekund do końca meczu. Czy jeszcze Wisłę stać na jakąś akcję? Spokojnie rozgrywają od bramki. Uryga. Uryga. Uryga może sam weźmie na barki ten mecz, ale tutaj daleka piłka do nikogo. Żyro wybija jeszcze Nunes i będzie kolejna akcja dla Widzewa. Nunes do przodu piłka, do Piaseckiego, wybija Wisła, Duda, Szechu i koniec meczu, proszę Państwa. No niestety porażka 1-0. Najlepszym zawodnikiem jest sobie Hojo Kowalski. Do ustali Szymański, Duda nic nie pokazali. Gruszkowski także, który liczy na transfer. Fazlagić 6-8, tutaj na niego bardzo liczyliśmy. Lech Poznań chciał go kupić, chyba ma w głowie za dużo właśnie spraw odnośnie transferów. No jutro będziecie trenować po takiej grze, nie zasługujecie na odpoczynek. Tajem żegnam Was ze stadionu Widzewa Łódź i do zobaczenia w kolejnym meczu. No i witam Państwa w kolejnym meczu Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok. Wszyscy tutaj w Krakowie liczymy na 3 punkty. Jagiellonia Białystok jest po tych 5 kolejkach na 17 miejscu. Marcel Szymański dzisiaj rozpocznie w pierwszym składzie mecz. Mam nadzieję, że tutaj się dobrze wykaże. I witam ponownie właśnie ze stadionu w Krakowie. Rodado, Szymański, Duda, Wachowiak, Fazlagić, Basza, Gruszkowski, Uryga, Baltić, Kowalski. Jak widać, dużo, bardzo dużo pustych miejsc na stadionie. Najwięcej jest na tych najtańszych sektorach. I rozpoczynamy mecz. Jak dzisiaj sobie poradzi Rodado i Szymański w ataku? Ta dwójka jeszcze ze sobą nie gra. I Rodado strzał. Nie wiem, czy tu bramkarz obronił, czy poprzeczka. Liczymy właśnie na Szymańskiego. Gruszkowski może się zrehabilituje za poprzedni mecz. Fazlagić, Wachowiak. Wachowiak przyjmuje piłkę, biegnie do linii, Wachowiak trochę zwalnia, czy będzie kiwał piłkarza Jagiellonii, Fazlagić z powrotem przy piłce, Fazlagić wypuszczają sobie troszeczkę do przodu, Fazlagić podanie na prawą stronę do Szymańskiego, Szymański zdążył w pole karne, Rodado, a i teraz bardzo ładnie tutaj rozegrali tą akcję, Szymański do Rodado. I teraz Jagiellonia, wrzutka w pole karne i piłka nad bramką. Szymański jak na razie nota 7, więc no ładnie tutaj w pierwszy mecz, to chyba pierwszy mecz, kiedy zaczyna od pierwszej minuty. 41 minuta meczu. Gruszkowski z rzutu z autu, Szymański. Szymański, Uryga. Uryga, daleka piłka na Rodado. Czy Rodado przejmie? Nie, nie przejął. Fazlagić jeszcze. Tiru wybija piłkę, piłka spadnie pod nogi Wachowiaka, dobrze, Wachowiak przed w pole karne, takie piłka za obrońców, strzał i gol! Rangel Rodado, proszę Państwa, asystował Krystian Wachowiak. Bardzo ładne podanie tutaj było za obrońców, Rodado wyprzedził wszystkich obrońców i nie dał szans bramkarzowi, zobaczmy jeszcze raz. Tutaj Tiru zgrywa piłkę, Wachowiak przyjmuje piłkę, nie zastanawiał się, od razu za obrońców i Rodado dobiegł pierwszy, pomimo że biegł tu jeszcze Szymański i Duda. Brawo, kolejny gol Rodado dla Wisły Kraków. Po pierwszej połowie strzały Wisły 10, Jagiellonii 3, celne Wisła miała 3, strzały Jagiellonia 0 celnych. Posiadanie piłki 59% dla Wisły. W celności podań podobnie, jedna żółta kartka dla Wiślaków, w faulach 5, Wisła 8, Jagiellonia.
Przechodzimy do szatni. Jestem zadowolony z liczby oddawanych przez nas strzałów, obyg tak dalej. Żadnych zmian nie dokonujemy i rozpoczynamy drugą połowę meczu Wisła-Jagiellonia. Tutaj piłkę prawie stracił Kowalski. Wycofanie do Biegańskiego. Biegański do Urygi. Gruszkowski do Fazlagicza. Dobrze, Fazlagicz teraz długo holuje piłkę. Podanie do Wachowiaka. I Wachowiak wycofuje do tyłu. Kowalski. Tutaj piłkę. Kibice krzyczą ole, słyszą państwo. Rodado, pięknie. Szymański wycofuje. Basza, no może coś będzie z tej akcji. Basza, pięknie. Gruszkowski wyprzedził tutaj obrońcę w pole karne. Szymański i gol! Marcel Szymański, proszę państwa. 2-0 Wisła Jagiellonia. To chyba pierwsza bramka Szymańskiego w nowym klubie. Cała ta akcja wygląda bardzo ładnie. To byśmy zawsze chcieli oglądać, takie budowanie akcji. I Szymański tutaj pięknie strzelał. To jeszcze Duda się czaił na piłkę i Rodado, ale brawo Szymański. Jeszcze kolejna akcja. Duda w pole karne. Podkręcona piłka. Matysiak i 3-0. Jelicz Balta. Pomyliłem się, to jest Jelicz Balta. A jak widzicie, Jelicz Balta lubi zbierać chyba kartki. Bo tu też ma żółtą. I 3-0 w 49 minucie. Czyli tak jak pierwsza połowa to było takie bardziej badanie siebie z przewagą oczywiście Wisły, tak druga, no to już tutaj knockout można powiedzieć. Asysty Gruszkowskiego, Wachowiaka i Dudy. Balta. Fazlagicz. Kowalski. Wachowiak. Kowalski, tu spokojnie Wisła rozgrywa piłkę, Balta, byle tylko tutaj głupio nie stracić. Uryga wycyfuje do Biegańskiego. Biegański do Urygi. Biegański na lewo do Hojo Kowalskiego. Kowalski biega w środek boiska, daleka piłka, ale do nikogo. I przejmuje ją Pazdan, zasłużony piłkarz Jagiellonii Białystok. Ale Gruszkowski tu odzyskał piłkę, na chwilę Nastić stracił głupio, ale niestety odzyskał ponownie. Pazdan, Matysik. Tiru daleko piłka na Bida, ale Jelicz Balta przejmuje i będzie kontra Wisły Kraków. Wachowiak od razu z pierwszej piłki, ale niecelnie do Tiru. No, taka troszeczkę kopanina się przez chwilę zrobiła. Balta tutaj dobrze przejmuje. Balta musi uważać, żeby nie dostać kolejnej żółtej kartki. Bida wypusta Imaza. Imaz będzie strzelał, ale brawo Biegański. Będzie rzut rożny. Pospisil w pole karne i Biegański pewnie łapie piłkę. Czy poda na prawą stronę? Nie, nie podał nikogo. Dokonamy pierwszych zmian w zespole. Enis Fazlagic jest już bardzo zmęczony. Wejdzie Jota, miał słaby, średni poprzedni mecz. Jelicz Balta ma żółtą kartkę, no jeszcze zostało parę minut do końca, no miejmy nadzieję, że tutaj nie złapie po kolejnej, ale zejdzie może Hojo Kowalski i wejdzie Jakub Niewiadomski. Luisa Fernandeza wpuszczać nie będziemy, ponieważ ma brak gotowości do gry. Jeszcze myślę nad Aminem Doustalim. Dobrze, wejdzie Amin za Angela Rodado. Rodado bardzo dobry mecz, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi, że go zdejmuje z boiska. Ale niech sobie odpoczywa, zrobił to, co do niego należało. Zostało jeszcze 20 minut meczu. Teraz już spokojniejszy mecz się zrobił, ale zobaczymy, może kolejna akcja. Gruszkowski do Szymańskiego. Szymański wycofuje bardzo daleko do Urygi. Uryga. Tutaj spokojnie, jak widzicie, Wisła zabezpiecza tyły, trzech obrońców. Jelicz Balta, Niewiadomski. No niestety nie było to ciekawe zagranie. Nie wiadomo, co chciał tutaj zrobić, do kogo zagrać. Nie wyszło mu to kompletnie, ale brakuje mu też ogrania, bo głównie tutaj na ławce rezerwowych siedzi, a treningi, tak wiadomo, nie wszystko. Jelicz Balta pięknie przejmuje. On tu dzisiaj rządzi naprawdę. I Niewiadomski. Znowuż piłka do przodu. Niecelnie Niewiadomski.
Ale z powrotem wraca do niego piłka i znowuż z pierwszej piłki Niewiadomski do przodu i na Matysika, czyli znowuż takie trochę niecelne podania, ale Jota ma piłkę, Jota do Szymańskiego, Szymański będzie sam na sam, Szymał, ależ było, nie ma gola, co tu się wydarzyło i do ustali dobija, Jezus, ależ do ustali teraz zmarnował, ale co to był za strzał Szymańskiego? Duda z rzutu rożnego. Jota tutaj dobrze wszedł dzisiaj z ławki, ale dał się ograć przez Kamara i będzie chyba rzut rożny, tak jest. Duda w pole karne. Jota. O, Jota się tutaj chyba wystraszył przeciwnika, ale Wachowiak tutaj na szczęście ładnie czyści. I koniec meczu, proszę Państwa, 3 do 0. Bardzo ładny meczyk. Asysta Gruszkowskiego, asysta Wachowiaka, czyli naszych bocznych, wysuniętych obrońców, którzy także służą jako skrzydłowi pomocnicy. Bramka Szymańskiego, później piękny strzał w poprzeczkę, także do ustali. No niestety dostał szansę, ale za wiele nie pokazał. Jota, Basza, no i tu Jelicz Balta, który naprawdę, no tutaj czyści, Chorwat, wszystko. Dobra robota, podobało mi się, panowie. Dziękuję za wspólne oglądanie meczu i do zobaczenia później. No i zapraszam Was teraz na podsumowanie sezonu. Sezon za nami. Niestety pucharów nie udało się zdobyć, ale najpierw sprawdźmy podsumowanie sezonu 2023-2024. Nowi zawodnicy. Marcel Szymański przyszedł do klubu, zagrał 10 meczów, 5 sławki, 6 goli, 1 asysta. Średnia cena 6,98, czyli nie za super. Jota 17 meczy, 13 z ławki, 6,64, jeszcze słabiej i najsłabiej Amin do ustali. 6,58 nota, 2 meczy, 6 z ławki, 1 gol. Reakcja zarządu na transfery. Zarząd jest bardzo zadowolony z decyzji, by do klubu został sprowadzony Jota. Głównym tego powodem jest fakt, że piłkarz zgodził się zarabiać mniej niż wynikało, bo to z jego umiejętności. No cóż, jakie zawsze pozytywy są i trzeba czegoś szukać. Wyniki sezonu. Więc jak widzicie, piąte miejsce. Pierwszy sezon w Ekstraklasie i zajęliśmy piąte miejsce ex aequo, jeżeli chodzi o punkty z LKS-em. Łódź jeden punkt zabrakło do trzeciego miejsca, więc uważam, że to jest sukces, pomimo że początek sezonu nie był udany. Szkoda, że Legia czy Krakowia nie zdobyły lub Lech Pucharu Polski, bo wtedy, oczywiście tutaj tak LKS by grał wtedy, bo będziemy mieli przedstawiciela Raków Częstochowa w eliminacjach Ligi Europy. Jak przebiegał sezon? No, zarząd chciał, abyśmy uniknęli spadku, a my wykonaliśmy plan super. Jeszcze, no, jakbyśmy awansowali do pucharu, to było po prostu fenomenalne. Średnia frekwencja 17 800 ludzi, więc nie najgorzej. Angel Rodado, najlepszy strzelec, 11 bramek. Zarząd jest zadowolony, że zespół zajął w tym sezonie miejsce w górnej połowie tabeli. Pamiętne chwile, największe zwycięstwo na wyjeździe z Krakowią. Kraków, czyli z rywalem z Zamiedzy. Największym tutaj można powiedzieć prawie, że rywalem. 4-1 na wyjeździe. Pamiętny mecz 3-0 z Jagiellonią u siebie. I bramka sezonu Duda w przegranym meczu z Piastem Gliwice. Choć w pewnym momencie kibice nie sądzili, żeby było to możliwe, fantastyczne bramki i świetne wyniki przywróciły im wiarę. Tak, bo pewien moment był słaby, zaraz Wam pokażę w kalendarzu rozgrywek, ale przejdźmy do finansów. Reputacja klubu 2,5 gwiazdki, krajowa. Reputacja klubu na przestrzeni jednego sezonu nie uległa zmianie. To w sumie jest dziwne, bo zaawansowaliśmy z pierwszej ligi do Ekstraklasy i zajęliśmy piąte miejsce, więc chyba reputacja powinna delikatnie wzrosnąć. Brak nowych umów sponsorskich w tym roku, brak nowych umów sponsorskich w tym roku. Roczne przychody, umowy sponsorskie 876 tysięcy, w poprzednim sezonie 1 049 000. Dziwne. Dochody z transmisji 1 067 000 euro, zaplecze dla VIP-ów 261 tysięcy, nagrody 2 048 000 i przychody z meczu i sprzedaży pamiątek 736 tysięcy euro, o 150 tysięcy euro więcej niż w poprzednim sezonie. No tutaj nagrody to oczywiście dużo więcej, jeżeli chodzi, bo mieliśmy 95 tysięcy w poprzednim sezonie, a teraz 2,48 miliona.
Klubowe pamiątki, sprzedaż pamiątek, zarobiliśmy 645 tysięcy euro. Liczba sprzedanych koszulek 8600. Najwięcej sprzedał się Błaszczykowskiego, dziwne, bo prawie w ogóle nie grał. Pazlagicza, Dudy, Rodady, Gruszkowskiego. Jak ustawialiśmy zespół, tak jak widzicie, 11 wszechczasów. Pigański w obronie, Uryga, Balta, Kolej w pomocy, Wachowiak i Ota, Fazlagicz, Gruszkowski w ataku, Szymański, Roda do Duda. Wyróżnienia. Piłkarz sezon według kibiców Konrad Gruszkowski i ten, co chciał jeszcze niedawno odejść od nas. Młody piłkarz sezonu Gruszkowski, transfer sezonu Jota, bramka sezonu Kacper Duda, najlepszy strzelec Rodado, najwięcej asyst Gruszkowski, najwięcej nagród dla piłkarza Gruszkowski, najwyższa średnia ocena Enis Fazlagicz i najwięcej celnych podań Alan Uryga. Najwięcej asyst w sezonie Konrad Gruszkowski, to teraz wam go pokażę. No, widzicie, 23 lata, wahadłowy, nota ogółem 7,14, więc całkiem spoko, 7 asyst, 2 bramki, więc w trakcie trwania sezonu się nam rozkręcił. Dzieją się rzeczy historyczne. Twoja ciężka praca na boisku Poznaniu została zasłużenie nagrodzona podczas wręczania nagrody za sezon. Wisła Kraków zawdzięcza wszystko eksplozji formy na starcie sezonu. No na starcie to może nie, bo to zaraz zobaczycie, kiedy eksplozja formy nastąpiła. Gdy już na starcie rozgrywek Wisła Kraków złapała właściwy rytm, stało się jasne, że rywale przez resztę sezonu oglądać będą ich plecy. To jeszcze oś czasu, to nie będę wam pokazywał. Ok, teraz wam pokażę kalendarz. Jak pamiętacie, widzieliśmy się tutaj, widzieliśmy się ostatnio na meczu z Widzewem, później na meczu z Jagiellonią, a tak wyglądała reszta sezonu. Porażka z Piastem Gliwice u siebie 1-2, potem w Pucharze Polski wygrana 3-1 z Miedzią Legnica, 1-0 z Wisłą Płock, 2-1 z Pogonią Szczecin i potem zaczęła się bardzo zła pasa, ponieważ tak, przegrana ze Śląskiem na wyjeździe, z Legią u siebie, remis z Lechią, przegrana z Rakowem w Pucharze Polski, tu w drugiej rundzie odpadliśmy z Pucharu Polski, remis z Górnikiem, remis z Zagłębiem, remis z Krakowią, przegrana z ŁKS-em, przegrana z Lechem. I potem nastąpiła cudowna odmiana. Miało też wpływ to parę decyzji tutaj w składzie, zaraz do tego wrócę, ale najpierw tak, wygrana z Radomiakiem, z Wartą, z Rakowem po 1-0. Tutaj mamy mecze towarzyskie. Później w lidze remis z Brukbetem, wygrana z Widzewem, przegrana z Jagiellonią, wygrana z Piastem, remis z Wisłą Płock, remis z Pogonią, wygrana ze Śląskiem, no, przegrana z Legią, z Mistrzem. No i potem już super passa, wygrana z Lechią, remis z Górnikiem, wygrana z Zagłębiem, wygrana z Krakowią, wygrana z ŁKS-em i wygrana z Lechem Poznań. Czyli w ostatnich dwóch kolejkach wygrałem z dwoma zespołami, które mnie wyprzedziły, ŁKS tyle samo punktów co my i Lech o jeden punkt nas wyprzedził i zajął trzecie miejsce. Więc no, końcówka była naprawdę ekscytująca, gdyby nie ten remis tutaj z Górnikiem na przykład, tylko też by było na przykład zwycięstwo, mielibyśmy puchary. Co do składu. Tak, zagraliśmy ostatni mecz. Chełmecki, Rodado, Duda, Wachowiak, Jelicz, Balta, Fazlagicz, Gruszkowski w obronie, Uryga, Kolek, Hojo, Kowalski i Biegański. Do rezerw przesunąłem, zaraz wam jeszcze powiem, Rodado w ogóle początek sezonu miał fatalny, no ta też w sumie nie za dobra. Później troszkę się rozkręcił, ale do rezerw musiałem przesunąć, już wam mówię. Luisa Fernandeza musiałem przesunąć do rezerw. Poprzednim, tak jak w poprzednim sezonie, miał pierwszy skład, zagrał 22 mecze, 6 goli, czyli nota 7,4, nie najgorsze, tak pierwsza, tak Ekstraklasa go niestety zweryfikowała, 12 meczy, 6 z ławki. Łącznie tylko 3 gole, no niestety słabiutko się sprawował, więc trzeba było go wyrzucić do rezerw. No Jota też jakoś super nie sprawował. Mam nadzieję, że Brazylijczyk się rozkręci w kolejnych sezonach, bo cały czas jest obiecującym talentem, tym bardziej jak na polskie warunki. Zagrał 17 meczy, nie miał już żadnego gola w lidze ani w pucharach, żadnej asysty. Więc po prostu sezon, można powiedzieć, fatalny. Za to Fazlagicz, jak widzicie, 23 mecze w lidze, 3 gole, 4 asysty. Jewelicz Balta, który tak nam czyścił obronę, później zaczął grać w pomocy, 29 meczy, 2 gole, 2 asysty.
No, ta też nie za super, no, ale też nie miałem go na kogo zamienić. Tak, Szymański miał szaleć w ataku. 10 meczy, 8 meczy w Ekstraklasie, 5 z ławki, 3 gole, 1 asysta. Tak, zamienił go ostatecznie Chełmecki. 5 goli, 3 asysty w Ekstraklasie. No ta 7,25. No tutaj naprawdę może być z niego potencjał, ale niestety przechodzi do RTS-u Widzew Łódź. Nie udało się go nam zatrzymać. Nie chciał podpisać kontraktu. Podpisał kontrakt z Widzewem, bo kontrakt już mu się kończył, więc no mam nadzieję, że Szymański w przyszłym sezonie jednak zacznie robić robotę. A to jest Gruszkowski, który pamiętacie, w jednym z meczów mówiłem, że chce odejść z klubu. No to nadal chyba jest niezadowolony z treningu, z poziomu, jaki reprezentuje szkolenie techniczne elementów obrony. Nie ma wyrazistej opinii na temat dużego poparcia ze strony zespołu, jakim cieszy się menadżer. Ale póki co zostaje, znaczy mamy 27 maja, więc do okna transferowego może się jeszcze wiele zmienić, może będzie chciał odejść, najwyżej sprzedamy go za dobre pieniądze i kogoś kupimy. A co do pieniędzy, no mamy bilans budżetowy 2 miliony, prawie 3 miliony, na transfery 2 miliony, więc sądzę, że będziemy mogli sobie troszeczkę zaszaleć teraz w przerwie. Tu jeszcze Biegański, nasz 22-letni bramkarz, zagrał całkiem ciekawy sezon, nie można mieć do niego pretensji. A Kuba Błaszczykowski w Ekstraklasie zagrał 6 meczy, 19 razy wszedł z ławki, zanotował jedną asystę. No teraz wygasa mu kontrakt już tutaj z legendą Wisły kontraktu. No może nie taką legendą w sumie, bo tutaj widzimy 3 sezony. No nie, no trochę tych sezonów zagrał w Wiśle, ale najlepszy okres swój miał tutaj w latach 2004-2007, a później już szalał w Borussii. No i nasz ofensywny pomocnik Duda w Ekstraklasie 31 meczy, wszystkie w podstawowym składzie, nie wchodził ani razu z ławki, 8 bramek, 2 asysty. I zagrał także w młodzieżowej kadrze, gdzie strzelił jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Jest najbardziej, chyba najdroższym naszym piłkarzem, zaraz zobaczymy. Tak, Duda, Fazlagi czy Wiśniewski, Kuba Wiśniewski. No Kuba Wiśniewski nie miał jakiegoś dobrego sezonu, bo bardziej częściej Gruszkowski grał na jego pozycji. Ale zostaje z nami na jeszcze rok, może od razu rozpoczniemy negocjacje kontraktowe z nim. Klauzula oferty minimalnej. Milion, jak będzie. Okej, prawdopodobnie się zgodzi. No i cóż, zobaczymy się na początku kolejnego sezonu, kiedy już wszystkie transfery będą dopięte. Będzie troszeczkę trzeba może delikatnie przebudować skład, aczkolwiek jak widzicie, piłkarze są całkiem młodzi. Dopiero tutaj jest kilku piłkarzy powyżej 30 lat, a tutaj widzimy, mamy naprawdę młodziutki skład. Bardzo dużo piłkarzy ma 19, 20 i 22 lata. Jeszcze po Pokażę Wam centrum szkoleniowe. Mamy tutaj kilku piłkarzy z potencjałem. Franciszek Stachoń, 18-latek. Możemy go przerobić na ofensywnego pomocnika. A tu jeszcze gdzieś był taki młody chłopak. Chciałbym Wam go pokazać. Chyba Zagórski, tak, 15-latek, zobaczcie, 15-latek, obiecujący młody talent. Ja go przesunę już do pierwszego zespołu. Podania 14, strzały z dystansu 15, technika 11, determinacja 19, błyskotliwość 13. No jak tu popracuję nad driblingiem i z fizycznymi tutaj parametrami, no to może być naprawdę świetnym ofensywnym pomocnikiem. Zobaczymy, jak długo się uda go zatrzymać. Na razie kontrakt ma na 4 lata, więc może coś z niego będzie. Jeszcze sprawdźmy tutaj największy potencjał. Konrad Musiał. No na razie może nigdy nie będę przesuwał do pierwszego zespołu, no bo raczej, ale na okres przygotowawczy pojedzie na pewno, więc w sumie mogę go przenieść. Franciszek Stachoń też może być ciekawy
Zobaczymy, jak będą w okresie przygotowawczym się spisywać. Joshua Hughes na razie nie. Adrian Zagórski. No, Adrian Zagórski, jeszcze zobaczcie. A to przed chwilą nie mówię. Adam Pieniądz, no tu może grać na wahadle, też go przetestujemy w okresie przygotowawczym. Ok, no to w tym odcinku to wszystko i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, hej!